Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go: czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich: co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Odnosząc się do tych ostatnich słów Pana Jezusa, to warto usłyszeć taki zarzut, który bardzo często ma wiele ludzi także w Kościele, że my robimy dokładnie odwrotnie tak jak Pan Jezus. Myślę tutaj o nauczaniu. Proszę zauważyć, że my w tej chwili największą, że tak powiem, siłę katechezy kładziemy na kogo? No na dzieci, młodzież. Pan Jezus robił dokładnie odwrotnie. Dzieci brał w objęcia, błogosławił, a kogo nauczał? No ale gdybym ja powiedział, że słuchajcie, rozpoczynamy katechezy dla dorosłych, czy ktoś z was by przyszedł? I w niektórych parafiach, gdzie byłem jeszcze proboszczem, też próbowaliśmy wprowadzić właśnie takie katechezy dla dorosłych. No to mogę powiedzieć, że to co najmniej była porażka. I zresztą w tej chwili, kiedy mam spotkania z dziećmi, właściwie przygotowujące do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, i kiedy więcej chcę tak naprawdę nauczyć rodziców, bo rodzice wiedzą i znają konkretnie dziecko, i chcę ich pouczyć, nauczyć, no to oczywiście, gdybym sprawdzał i robił listę obecności za to na przykład dopuszczał dziecko bądź nie, no to miałbym pewnie frekwencję prawie 99%. Ale ponieważ tego nie robię, dlatego też frekwencja jest taka, jaka jest. Ważne jest jednak to, żebyśmy jednak pamiętali, że my jako, może jeżeli ksiądz nawet nie ogłasza katechezy dla dorosłych, to bardzo was proszę, abyście chcieli być katechizowani i nie tylko w czasie mszy świętej w niedzielnej. Pomyślcie o jakiejś drodze pogłębiania swojej wiary. Ja wielokrotnie tutaj mówiłem o tym takim cyklu Duchowość dla Warszawy, takie wykłady raz w miesiącu, ale wydaje mi się, że nawet i raz w miesiącu wystarczy, bo człowiek może potem jeszcze głębiej wchodzić w taką dobrą interakcję tego, żeby spotkać Pana Boga i jednocześnie czegoś dobrego się nauczyć. I że kiedy ktoś powie jakąś ewidentną głupotę na temat na temat w ogóle religii, na temat tego, na temat Ewangelii Pana Jezusa, to żeby każdy z nas mógł spokojnie powiedzieć: to jest nieprawda. A tak wielu, no tak, że oskarża się w konfesjonale, że nie umiałam albo nie umiałem odpowiedzieć na pewne zarzuty, które dotyczą życia Kościoła albo życie, albo wymagań Ewangelii. Bo czymś innym jest życie Kościoła, bo to życie Kościoła to jest i moje, i twoje, każdego z nas,
a czymś innym jest życie wiary, które jest zobliskowane w Ewangelii i w pobożności naszej, czyli na przykład, tak jak dzisiaj, adoracji Najświętszego Sakramentu. I teraz albo rozwijamy to, albo wydaje nam się, że czasami, że na tyle już wiemy, że już nie musimy się uczyć. Myślę, że w każdym zawodzie jest tak, dosłownie w każdym zawodzie, że jeżeli człowiek się nie rozwija w danej dziedzinie, to nawet gdybym miał na przykład sprzątać tylko, to też dobrze by było, żebym wiedział, jakie są najnowsze środki, na przykład, które służą do czyszczenia. I dobrze by było w każdej dziedzinie, także i w dziedzinie duchowej, być człowiekiem dobrze wykształconym. Bo mam nadzieję, że wam nie wystarczy wasz zasób wiadomości, który był albo w czasie pierwszej Komunii Świętej, albo zmuszono was, w cudzysłowie, do tego, byście czegoś się nauczyli w czasie bierzmowania. Mam różne doświadczenia tutaj, więc nie będę tego mówił, ponieważ wydaje mi się, że są jeszcze ważniejsze sprawy i o tych ważniejszych sprawach chciałbym powiedzieć jeszcze. Mianowicie jest jeszcze kwestia taka, która jest oczywiście związana z małżeństwem. I przyznam się, że przygotowując się do dzisiejszej homilii, poszukałem u mądrzejszych ludzi, jak to było dawniej. I okazuje się, że w starożytności także była wielka plaga rozwodów. Seneka ubolewał, że Rzymianki wychodzą z domu po to, żeby wyjść za mąż i wychodzą za mąż, żeby się rozwieść. Przyznam się, że nie myślałem, że to jest aż taki wielki problem. Mało tego, w Starym Testamencie, tak jak pamiętamy, w Księdze Powtórzonego Prawa jest zapisane, że Mojżesz pozwolił im rozwodzić się. Pan Jezus mówi, dlaczego tak zrobił? Przypuszczam, że już miał serdecznie dość ich takiego namawiania i że oni mogliby to zrobić. I tak jak Pan Jezus mówi, dla zatwardziałości, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie. I u mądrych ludzi znalazłem takie, okazało się, że to żydowskie prawo rozwodowe naprawdę było coraz bardziej poszerzane. I okazało się, że na przykład były rozmaite szkoły Starego Testamentu, szkoła takiego rabiego, i na przykład w szkole rabiego można było, rabbi tak uczył, że można mieć rozwód wtedy, kiedy ktoś nie będzie darzył kogoś życzliwością. No to wtedy można się rozwieść. Znowu w czasach Jezusa były dwie takie szkoły słynne rabinackie, szkoła Hillela i szkoła Szammaja. Otóż wyobraźcie, jeden był taki, powiedzmy sobie, bardzo szeroka interpretacja i to aż wydaje się, że dziwne, no ale proszę posłuchać, co on mógł podać jako powód rozwodu. Bezpłodność, brzydota, brak pobożności, zbytnia gadatliwość. A ona co mogła powiedzieć? Ona mogła powiedzieć, zaniedbywa mnie, używa siły, nie troszczy się, wykazuje deformację fizyczną. To jest ta szeroka szkoła Hillela, ale była też jeszcze szkoła Szammaja. I oni już taki bardziej. I oni uważali, że tylko i wyłącznie można się rozwieść wtedy, kiedy ktoś kogoś zdradził. Do czego zmierzam? Że jeżeli, jak się to mówi, człowiek zrobi sobie jakąś małą furtkę do grzeszenia, to ta furtka się zawsze będzie rozszerzać. Taką mamy naturę. I nie próbujcie, ale pomyślcie, jak to było na przykład z jakimś grzechem w waszym życiu, że jak na początku myśleliście sobie, może to trochę, to potem nagle się to wszystko rozsadzało. I dobrze jest wiedzieć o tym, dlatego też Pan Jezus mówi, że Mojżesz mówi, że przez zatwardziałość serc waszych. Ale Pan Jezus wyraźnie chce przypomnieć o tym i mówi, uwaga, ale nie tak było w porządku stworzenia. Niektórzy właśnie z tej szkoły Szammaja, oni mówili, że jak Mesjasz przyjdzie, to zaakceptuje ich warunki rozwodowe. A okazało się, że jak Mesjasz przyszedł, to przypomniał im jedno. A co Bóg mówi od samego początku? Albo do czego człowiek powołuje,
został podwołany przez Boga. Do czego? Do jedności. I dlatego też warto nie zrzymać się na Kościół i nie mówić, że Kościół powinien być, że tak powiem, z biegiem czasu i powinien wprowadzać te rozwody. Owszem, jeżeli mielibyśmy wprowadzić rozwody, no to trzeba byłoby też wprowadzić Stary Testament, ale na serio. Przypomnę, że w Starym Testamencie było 613 przykazań. To ja już wolę 10 przykazań albo 2 przykazania miłości, aniżeli tamtych 600 ileś i mieć porządek, bo wiemy doskonale, czym się kończą rozwody i jakie są skutki. Może nie tyle u dorosłych, chociaż też, ale to, co my obserwujemy, prowadząc duszpasterstwo dzieci i młodzieży, to dla mnie największym dowodem na to, że to jest nienormalne, myślę tutaj o rozwodzie, jest to, że najbardziej cierpią dzieci. Najbardziej cierpią. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrozumiał i nie umie ofiarować się czasami pewnych rzeczy, no to rzeczywiście trzeba naprawdę spojrzeć na Pana Boga troszeczkę bardziej serdecznie. Także w perspektywie ofiary. O tym już nie będę mówił, ale zachęcam do tego, by przeczytać dzisiaj list, na naszej stronie jest, list Episkopatu Polski. Przed następną niedzielę jest Dzień Papieski. I w tym liście jest Jan Paweł II, który daje Ewangelię starości i cierpienia. Jeśli ktoś z was szuka czasami odpowiedzi na pytania w sprawie cierpienia, przeczytajcie ten list. Tam jest wiele fragmentów właśnie, które Ojciec Święty w sposób szczególny w encyklice takiej o cierpieniu Salvifici Dororis Ojciec Święty Jan Paweł II podał. I myślę, że warto także i w tej sprawie, w sprawie cierpienia, które przecież nas dotyka, mówić sensownie, a nie mówić jak człowiek niewierzący, że Panu Bogu cierpienie się absolutnie nie udało. To nie chodzi o to, że Pan Bóg stworzył cierpienie, bo Pan Bóg nie stworzył cierpienia. To człowiek przez swoje nieposłuszeństwo wprowadził tę zarazę cierpienia na ziemię. Ale do tego to trzeba wiedzieć. A nie czasami jak inni ludzie mówią i psioczą na Pana Boga, że odrzucają Pana Boga, bo jest cierpienie. No dobrze, a Ty nie dodajesz cierpienia? I myślę, że gdybyśmy w ten sposób sensowny mówili i rozmawiali z wieloma ludźmi, to może byśmy ich nakierowali na właściwe tory przyjmowania Ewangelii, a nie ta tylko, ach, bo tam w kościele. I tak czasami to, ach, tam w kościele powoduje, że wielu ludzi dalej mówi, a ja nie wierzę, a mogliby uwierzyć. I wtedy naprawdę mogłoby być wiele rzeczy poskładanych w ich życiu.